pierwszy mecz u nas. Nie mogę nie zapytać, jak się trenerom podoba nowa mixzona, nowy korytarz. Świetne wykonanie, świetny pomysł, naprawdę rewelacja. Cieszę też, że już pokazali się tam chłopaki, których trenowaliście, nie? No to na pewno nas cieszy. Oby jak najwięcej, jest tam miejsce na kolejnych. No właśnie z Pawłem rozmawiałem, bo Chmielewiczanin swoje miejsce już sobie znalazł. Powiedział, że chciałby tam wisieć, także aspiracje są. Najlepiej by było, jakby każdy młody chłopak przychodzący do nas szukał dla siebie miejsca i dążył do tego, żeby się tam znaleźć. Wtedy nie trzeba więcej motywacji. No, wreszcie co? Znowu mnie atakujesz. Wreszcie no, czekaliśmy na ten mecz u siebie. Miejmy nadzieję, że będziemy na własnym stadionie lepiej punktować niż w ostatniej rundzie, gdzie tych punktów nam zdecydowanie za dużo uciekło i wierzę w to, że już od dzisiejszego meczu punkty przeciwnicy będą zostawiać zawsze. Nowy korytarz robi wrażenie? No na pewno. Myślę, że też przeciwnikom może jakiś większy respekt przed nami, bo na pewno piękna historia i myślę, że uwiecznianie takich chwil w klubowych pomieszczeniach jest jak najbardziej fajną sprawą. Eric, you get some advices from Boris before this very first official game here on our stadium? Yes, play good and win the game. And has he told something about the fans or? Yes, he told me that it will be good. We expect good game, good fans, and I believe in good game for us.
ścisły! Trzymamy pasy za cały sezon. Amo! Dzięki panowie! Dzięki! Zmęczony. Nie no, oczywiście, że tak. Zwycięstwo bardzo cieszy w pierwszym spotkaniu u siebie. Daliśmy radość kibicom, daliśmy radość sobie. Super się to zaczyna i trzeba to podtrzymać, bo wiemy, że w poprzedniej rundzie u siebie na naszym stadionie nie wyglądało to za dobrze, ale... To jest piłkarz. Wiedziałem, że troszkę spóźniliście. A to czemu się spóźniliście? No bo ja bajkę oglądałem. A to mecz, bajka ważniejsza od meczu? Nie, bo ja chciałem tak długo, bo byłem zmęczony. Szymon, lepiej chyba się nie mogliśmy przywitać. Co z własnym stadionem? W większym jakby zakresie bramkowym mogliśmy, jak najbardziej, ale punktowym już nie szło, tak? 3 punkty u siebie, to co sobie gdzieś tam w szatni powiedzieliśmy przed meczem, że chcemy, żeby to była nasza jakaś forteca, by tutaj jakby drużyny przeciwne przyjeżdżające czuły strach, a my pewność siebie i by te nasze mecze z meczu na mecz jakby przyciągały więcej kibiców, bo ich potrzebujemy tutaj, a to jest jedyna droga, by ich przyciągnąć na nasze mecze. Mohen, nie możesz. Marcelo! Hop! Nie możesz tak. Gdzie lecisz? Brazylia na wakacje. Kto wygrał mecz?